Jak widzicie, kochani, my z samego rana wyjechaliśmy z Katowic, z mieszkania i przyjechaliśmy do Dąbrowy. Od rana tutaj sprzątam, przekładam, układam papiery, zajmujemy się takimi rzeczami papierkowymi, umowami, fakturami i tak dalej z Kacperem. Kacper był w międzyczasie u księgowej. Ja tutaj ogarnęłam parapet, bo już po prostu te podkładki się tak powyginęły od ciepła, od kaloryfera, że porozcinałam je na pół i po prostu zrobiłam takie malutkie i podstawiłam pod kwiatki. Nie chcę bezpośrednio kłaść ich na na parapet, no bo ubrudzi się, jak będzie się podlewało czy tam od ziemi. Także jest na takich podkładkach. Zrobiłam Katrowi tutaj porządek w papierach, obok drukarki, poukładałam mu rzeczy. No i tak naprawdę tutaj też trochę ogarnęłam rzeczy przy jaszczurce. Zagospodarowałam też drugą część naszego pomieszczenia, ale tego jeszcze nie mogę wam pokazać, bo mamy tam dużo rzeczy takich z sekretnego projektu, przez to no nie jestem w stanie tam wam więcej pokazać, co poukładałam. Ale no ogarnęliśmy się w sumie z takich właśnie papierkowych rzeczy, biurowych rzeczy. Jedziemy teraz zjeść sobie obiadek i wracamy tutaj, będę trochę nagrywać. No i myślę, że zajmiemy się jeszcze wykończeniem właśnie części naszego projektu. Także dzisiaj taki mocno biurowy, studyjny dzień. Lecimy teraz na obiad do babci Kacpra, zobaczymy. Pewnie będzie śmiesznie, może coś ciekawego nam opowie. Dobra, jako że Klaudia ogląda większość dziewczyn i może ktoś lubi roślinki, to wam się pochwalę. To jest zamekulcas, czyli dokładnie to jest ta roślinka. A to są moje, no nasze sadzonki. Patrzcie, normalnie obcięte, urwane delikatnie. No tu widać, że były... Czekajcie. Tu widać, że były gdzieś listki. Już ich nie ma, dlatego że listki zostały włożone do ziemi i zacząłem po prostu je podlewać. I tak jak widzicie, jest pierwszy... chwila, ostrość. Jest pierwsza łodyga, tu już idzie kolejne. Co jest? Aha, wiem co jest z ostrością, dobra. Jak widzicie, tu kolejne. I tak samo generalnie było z tym, z Sansevierium, w którą tak naprawdę włożyłem tylko 4 liście. Klaudia, chodź tutaj potwierdź, że ja tutaj włożyłem tylko 4 liście, a teraz jest ich strasznie dużo. Tak, Kacper włożył tylko 4 liście i teraz autentycznie zrobiły mu się normalnie nowe. Tak jak teraz, jakbym wziął i po prostu uciął go w połowie, tak? Uciął? Po prostu włożyłem tą połowę w dół, podlewałem i to jest efekt po pół roku. A spójrz tutaj pod biurko, czy to działa? Ten, wiesz co? Co? To? A nie, to jest zepsute. Ale tak, żeby nie działa w ogóle? To jest zepsute, no. Proszę. Tak. Śmieci, jak zwykle. Kacper ma aparat w ręce, a ja wolę śmieci. No to chodź, zamieniłeś. Ale szczęście są lekkie. Zamieniłeś się. Nie, to wyjdziesz autem, no ja pójdę wynieść. Trochę... Ty mnie nagrywa, tak byłam śmieciarzem. Znowu jesteś śmieciarzem. Trzeba to uwiecznić i udokumentować. Dzisiaj tak wygląda praca youtubera. Jakby ktoś chciał mnie na Alby zatrudnić, to mam już doświadczenie. Alba jest wszędzie w całej Polsce? Alba jest na pewno u nas i chyba we Wrocławiu coś. To jak ktoś nie wie, to Alba to jest po prostu taki zakład, który wywoził u nas śmieci. Dlatego tak powiedziałam. Co? No nic, śmiesznie to zabrzmiało. Czemu? Nie wiem. No tak, tego pewna. Nie sfilmowałem ładnego rysunku. Już końcówka, ale bardzo smacznie, to najważniejsze. Babcia, co dla mnie zrobiłaś dobrego? Już ci wkładam. Babcia mi zrobiła krewetki. No to popatrz sobie to, ale ten... Powiedz Klaudii, jak ten. Ja ci na talerz włożę. Jak na Sylwestra miałaś pierwszy raz tipsy. A! No miałam to. No i co? No i co? Nie można sobie tego guzika zapiąć, dziadka musiałam do łazienki wołać. Jak ci się złamał, to co? To co? To nie wiem. No a kto super glue tipsy lepił? Tak? No a nie? A nie pamiętam. No jak nie pamiętasz? Może i tak. Trzeba było sobie jakoś radzić, nie? No. Mówiłam wam, że pokażę wam, gdzie dokładnie kupiliśmy z Kacperem konsolę. Także jesteśmy na miejscu i tak musimy jeszcze podjechać po jedną grę. Kacper miał coś tam oddać, coś tam wymienić, także pokażemy wam, to jest ten sklep. Lego? To dla nas? To jest Lego, a to tylko dla mnie. Znaczy Klaudia też będzie w to grała, tak, bo to jest nasze wspólne. Tak. Zakupy zrobione? Zrobione. Jest duży wybór, także. No, słuchajcie, stoimy w korku, w sumie jesteśmy w Dąbrowie, jest godzina 15, a są już po prostu takie korki wszędzie, zaczyna się robić ciemno i naprawdę ten grudzień jest straszny, ludzie już po prostu świrują. Ale to jest dlatego, że jest remont drogi tam. Też, tak, i objeżdżają wszyscy przez miasto, przez centrum. No, ale wyszliśmy ze sklepu, Kacper zadowolony, kupił ile? 3 gry?
dwie. Dwie gry. No trzy. Trzy. Jedną już miałem, tylko za nią musiałem zapłacić. Tak, i trzy nowe gry ma, zobaczymy, czy używane będzie grał. Ale no jak, no dobra, używane wszystko kupił, bo właśnie u chłopaków możecie i kupić używane i nowe rzeczy i sprzedać i swoje stare sprzedać, na przykład kupić sobie jakąś używaną inną. I tak samo chyba konsole, nie? Mają konsole nowki, i nowki używane. Z jakąś starszą konsolą i wymieniasz na czwórkę, tam tylko dopłacasz. Dopłatą. No to jest akurat fajne, bo my w tym momencie kupiliśmy same używane gry i zapłaciliśmy połowę mniej niż normalnie nówka sztuka, a przecież... Co ty? Nie, mniej niż połowa to jest? My dostaliśmy też rabat, bo to moi kumple, ale... No około FIFA, połowy, nie taniej. FIFA była, nie wiem, 16... 80 zł? Czy 8, no, znaczy nie 16, 80 zł FIFA. A tak ta stara, rok 2019, ta, tak? Ta rok starsza, no a ta nowsza dwie stówki kosztuje, no że jest nowsza, no ale przy FIFA to tam akurat zbyt dużej nie ma. Ja też nie jestem takim graczem, żeby grać ciągle. Kasia wziął sobie 19, nie? Wziąłem sobie 19, że jak przyjdą jacyś kumple czy coś, żeby nie było, że nie ma FIFA przy konsoli, bo to jest wstyd. No, także ma 19, a my jedziemy do biura, dokończyć wszystko. Ja mam plan jeszcze właśnie nagrać dzisiaj. Coś, także no zobaczymy, na której dojedziemy. Normalnie byśmy jechali 5 minut stąd, z którym miejscu jesteśmy, czyli w centrum Dąbrowy, no ale pewnie będziemy jechać z 20, bo pewnie na każdych światach będziemy stać. Także jedziemy. No i tu jeszcze Kacelin podpowiada, że może wam się przydać lub waszym chłopakom, lub wam na prezenty, że możecie też chłopaków znaleźć na Allegro, jeśli nie jesteście z okolic tutaj Śląska, Katowic, Dąbrowy, mają sklepy Dąbrowy w Katowicach Wolkuszu i w Olkuszu. Ale jak nie jesteście z okolic, to też przez Allegro, jak wpiszecie X Game Center, tu macie dokładną nazwę pod, na dole, to też możecie ich wrzucić na Allegro i kupić sobie po prostu gierki od nich przez Allegro. Po prostu przez wysyłkę, nie? Oni to robią, tak, wysyłają tak, po prostu normalnie. Ale pady, mają pady. Aha, nie tylko gry, okej, okay. No to ja tak się gry, nie znam. Pady, konsole, aha, jakieś tam takie... Myślałam, że wysyłają tylko gry. Nie, nie. No to fajnie, no to my mamy na szczęście blisko. Ta choinka, kurczę, parni, świeci się dalej. Jedziemy właśnie koło centrum, koło choinki, nie jest świecona, a już się robi ciemno. Może dopiero o 16 odpalają. Dobra, słuchajcie, koniec pracy biurowej. Powiedzmy, że koniec. Część jeszcze nadrobimy u mnie w domu, u rodziców. W ogóle bardzo mało dzisiaj piłam i mało w ogóle dzisiaj jadłam. Śniadania prawie wcale nie zjadłam, bo totalnie mi się nie chciało, byłem bardzo niedobrze rano. Także piję teraz ta woda z Biedry i woda z Aguaro z Lidla, to są moje dwie ulubione wody. O. Patrz. Brawo, Kacper. Urwałem. Brawo. Trzeba na to kupić. Brawo. Dobra, Kacper, pakujemy to wszystko nasze i lecimy. No to chodźmy. Teraz ty jesteś operatorem. Tak. Mogę leć. Jedziemy teraz jeszcze do Kaspra babci po maliny mrożone, bo dziadkowie Kacpra mają przez lato taki domek letniskowy i tam mają swoje owoce i warzywa. No i właśnie ma sporo swoich malin zamrożonych. Kacper akurat teraz potrzebuje do kilku przepisów z jadłospisu maliny mrożone, także jeszcze tylko podjedziemy po malinki. Na chwilę do mnie do domu właśnie dokończyć parę rzeczy przy komputerze, przy dobrym internecie, zakupy, no i otwieramy wieczorem kalendarze. Zobaczcie, u mnie w domu schody przygotowane do remontu, tutaj już coś pozdzierane, kolory wybrane, tutaj tak samo kolory, jakieś próbniki, testery. Barłoś, pomagasz w remoncie? Pomagasz pakować mamie rzeczy i tacie i Wiktorii? Tak, na pewno pomagasz, na pewno pomagasz. I znowu odzywam się z windy, dojechaliśmy właśnie do mieszkanka. Byliśmy jeszcze w Oaklandzie na zakupach, Kacper ma kolejną część zakupów. Czekam na niego w windy, jak zawsze. Wchodzimy. Już nie mogę doczekać się, aż otworzę kalendarze z dzisiaj. Kacper kalendarz, dziewczyn kalendarz i kalendarze kosmetyczne. Skarbie, teraz musisz zamknąć oczy i zostawić ręce. To to kalendarz? Tak. Wybaczcie za mój strój, ale już przebrałam sobie szybciutko dżinsy w leginsy, bo miałam już dość i przepraszam, że zmieniam właśnie worek. Dawaj, wystaw ręce. Zamknij, wystaw ręce i oczy zamknij. Masz zamknięte oczy? Czekaj, 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 zamknij. I co to sądzisz, co to? Kolczyki? Jak ty kolczyków nie lubisz i nie nosisz, to co ty? Bransoletka na szyjnik. No, coś takiego. Już? No. Co ty mi tutaj kupiłeś pięknego? Bransoletka z tym, z wiórkiem.
Mam taki naszyjnik. Miałaś, zgubiłaś. Tak? Zgubiłaś. I jeszcze ten z tak, pszczółką. Tak, dostałam na urodziny od dziewczyn. Ej, przestań z tym pszczółką, to ja nie będzie zgubiłam, ale tak mnie serce boli przez to. Klaudia dostała ode mnie naszyjnik z pszczółką. Kosztował prawie 300 zł, czy nawet więcej. On, Klaudia, chyba z 400 kosztował. Masakra. Ja ci wtedy ja dałem wiem, za 400 gdzie. On nie musiał gdzieś się zerwać po prostu, był bardzo delikatny i po prostu ci musiał się zerwać, bo nie wiem, gdzie on jest. A w wakacje go zgubiłam chyba. Tak, było na urodziny ci chyba kupiłem. Nie wiem, no bardzo mi szkoda. No pokaż tego. A ten jest taki. Brazuletka, nie, tak? Nie, musisz na dłoni, na tle. Brazuletka, tak to jest? Chyba tak. To wam pokażę firmę. Nawet nie znam tej firmy, ale bardzo ładna. Moją stoisko w Silesii. Piękna. Bardzo ładna, dziękuję. Proszę. Chodź, otworzymy w takim razie kalendarze, te kolejne. No, uśmiechnij się. Dobra. Nie graliśmy jeszcze w grę, Kasier, od ciebie. No. Czemu ty nie grasz? No nie wiem. Grałam kiedyś. No dobra. Dawaj szybko. Dziesiąteczka. Aj. Soft Matte Lip Cream, taki brązowy z NYXa. Lancomik, dziesiątka. Gdzie mamy dziesiątkę, Kasper? Ej, ale ten kalendarz z Lancome to jest fajny, kozacki. Nie? Kozak, no, kozak. To trzeba. Ale on jest jakoś turbo drogi, mi się wydaje. No, to są miniaturki, ale pewnie kosztuje ponad 3-400, tak sądzę. Bo jednak produkty Lancome są drogie. Ale właśnie tak jak mówiłam, to jest fajna opcja dla osób, które nie znają marki Lancome i mogą sobie, wiecie, potestować właśnie pierwszy raz takie malutkie testery. To jest serio spoko. No i dwa ostatnie od dziewczyn. A co było tu, bo nie powiedziałaś. Kremik. Jakiś, nie wiem, co to kremik, ja tylko kremik. Zrobiłem zbliżenie i... To nie zamykaj go myszką. No. Rozsypało się. Na szczęście nie wypadło z tego. Dobra, na szczęście wypadło tak, że nie widziałam, co jest w środku. No nie będę go po prostu zamykać i tyle. Dobra, dzisiaj dziesiątka. Sami dziewczyny tu spakowały, dwie białe bombki. Ale ładne. Fajne, no. Ale w ogóle fajny pomysł miały, nie? Że zrobiły choinkę tak. I że do każdego choinka, ozdoby. Tak. Każdy w sumie inny ma i w każdej ja inna ozdoba. Ja ci porobił takie żarty. Na początku dałbym ci ozdoby, a 24 choinkę. Super. Naprawdę to byłoby świetne. Na górze, po lewej. Jest. No i dziesiąteczka. Ten. Bezbarwny lakier z Maybelline Superstay. Okay. Forever Strong. Dobra, myszko, trzymaj jej idę w UFC, idę tam. Kasper sobie kupił tą UFC, będzie teraz grało. Ja jeszcze chciałam Kasper pokazać nasze zakupy z Kaufa. Ty musisz spakowywać, ale bez jaj, ty rozpakowujesz. To są świeże zakupy. Pokażę wam szybko, co Kacper kupił. Tak na szybko, na szybciocha. Zakupy są, słuchajcie, duże, bo Kacper teraz kupił produkty jakby do diety, czyli mamy dwie reklamowe tutaj i tamtą pierwszą to rozpakuj malinę od babci. W tej ścierce są. Bo one już pewnie trochę się roztopiły, więc... Trzeba szybko od razu włożyć do zmrażarki. No, tak jest już może. W tej gazecie coś? No. Ej, one są luzem? Nie wiem. Bym się nie zdziwił, jakby moja babcia to luzem zapakowała. Przestań, nafalałeś. Na pewno nie luzem papierze, no. No, nie. Dawaj szybko z zmrażarnika. Póki jeszcze żyją. I są trochę przymrożone. Właśnie, póki jeszcze nie żyją. No, póki nie wiem. Żyje. Dobra, co do kosza od razu, Kasper? A ściereczkę zostawiłem, babcia mi się nie dała do ścierania spod pralki, bo nam trochę kawało. No. Dobra, co mamy? Mamy pokrywkę, no. Jakieś te dziki łosoś wędzony, na dzisiaj zimno, na kolację. Pasata. Ten łosoś nie był tak drogi. A ile zapłaciłeś za zakup, z ciekawości? Z wodami, 128 zł. No to i tak myśleliśmy, że więcej będzie, nie? Myślałem, że będzie z 200. No, no, no to jest tyle. To jest jedynie na 2 czy 3 dni. Siemielnione, ja sobie dzisiaj zrobię. Tak, to jest tak. Siemielnione. Ja lubię bardzo siemielnione pić, w ogóle nie jest super na układ to pokarmowy. To Serkadia wzięła Gouda. Tak, to czerwona fasola, dwa razy mozzarella gambani, pół pusty, twój smak bez żadnych fit. Co to jest? Macie to dwa, co to jest? A, mleko kokosowe. A, mleko. A, w takim tym. Plaki poza moisku. Rumianek, szpinak. Rumianek, szpinak. Rumianek jest podobno bardzo zdrowy, bardzo dobry. Mąka orkiszowa. Dlaczego to? Masz do mleka jakiegoś? Nie wiem, ale... Nasiona chia, proszek. Ogólnie Asia nas prosiła, żebyśmy były inne produkty z innych marek, ale niestety w kolejce nie było tego wszystkiego. I będziemy tak, borówki świeże, suszone pomidory, gnocchi i bonjour. To na pewno kupiliśmy dobre, że to jest spoko.
No i co, no i w sumie wszystko, dobra. Także bierzemy się za zapakowanie tego wszystkiego do lodówki. No i będziemy przygotowywać kolację na dzisiaj. Ja się z wami już żegnam, dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Buziaki!